wtorek, 19 lutego, Katarzyna Kajstura. Dobry wieczór. Zaczynamy wiadomości raciborskie. Dzisiaj w programie. Zespół pogotowia ratunkowego uczestniczył w międzynarodowych zimowych mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym. Kadra olimpijska zapaśników przebywa na zgrupowaniu w miejskim klubie zapaśniczym Unia. Kolejny pożar, tym razem opuszczonego budynku. Zespół raciborskiego pogotowia ratunkowego doskonale zaprezentował się podczas trzecich międzynarodowych zimowych mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym, które w dniach od 14 do 17 lutego odbyły się w Szczyrku. Organizatorem zawodów było Bielskie Starostwo Powiatowe i pogotowie ratunkowe. W takiej imprezie ratownicy wzięli udział po raz pierwszy. W Szczyrku Racibórz reprezentowali lekarz Łukasz Mądry, ratownicy medyczni Tomasz Oleś i Krzysztof Biela oraz pielęgniarz Mariusz Cichoń. Przygotowywali się tutaj około 2-3 miesięcy, poświęcając swój prywatny czas. Oni przyjeżdżali nie w ramach godzin pracy, tylko popołudniami, wieczorami, dojeżdżając nawet po 30-40 kilometrów i ćwicząc prawie można powiedzieć codziennie w ostatnim okresie czasu, po kilka godzin, żeby dobrze przygotować się do imprezy. Ratownicy ćwiczyli, aby sprostać konkurencjom medycznym i sprawnościowym. Najpierw trzeba było po prostu złożyć ekipę ludzi, którzy chcieli i mieli ochotę, mieli zapał jakiś, żeby pojechać. Następnie musieliśmy zebrać karetkę oraz sprzęt potrzebny do tego wyjazdu, a przez następne 2,5 miesiąca ćwiczyliśmy wszystkie zabiegi, które są po prostu z punktu widzenia Europejskiej Rady Resuscytacji potrzebne, czyli wszystkie algorytmy postępowania. Na przykład rozpoznanie i odbaczenie odmy prężnej, zaopatrzenie złamania, założenie wkucia, zamonitorowanie, szereg postępowań, jakie musimy po prostu na miejscu przy pacjencie zrobić. W mistrzostwach wzięło udział 45 zespołów, w tym 5 zagranicznych, z Ukrainy, Włoch i Turcji. Zawodnicy startowali w 6 konkurencjach medycznych i 2 sprawnościowych. O danej godzinie mieliśmy plan, otrzymywaliśmy tylko mapkę i z ogólnym opisaniem zadania, które nas czeka. Udawaliśmy się w to miejsce, wiedząc mniej więcej, co będzie, wtedy udzielaliśmy pomocy. Była konkurencja o łańcuszek, która tam był człowiek, który jechał na kładzie, który się wywrócił. Była bardzo trudna. Osiągnęliśmy maksymalną ilość punktów w tej konkurencji, jako jeden z nielicznych zespołów. To nam poszło najlepiej. Później było jeszcze zderzenie kładu i motocyklu w lesie. To nam poszło tak nie tak dobrze jak łańcuszek. Największą trudność nam sprawiło, w ogóle byliśmy pierwszy raz na zawodach i musieliśmy się nauczyć, jak sędzie nas będą oceniać, na co będą zwracać uwagę. W rezultacie raciborski zespół zajął 9 miejsce, a wśród śląskich drużyn uplasował się na 4 pozycji. Wygrali ratownicy medyczni z Grodziska Mazowieckiego. Dało nam to bardzo dużo. Poczuliśmy trochę więcej pewności siebie, ale oczywiście chcemy zawalczyć więcej. Dało nam to ogromną motywację. Zespół pogotowia ratunkowego za kilka miesięcy weźmie udział w eliminacjach do letnich mistrzostw, które zorganizowane zostaną w Białymstoku. Jeszcze jutro przyjmowane będą w Urzędzie Miasta zgłoszenia do konkursu pod nazwą Sklep Ekologiczny. Przypominamy, że konkurs skierowany jest do placówek handlu detalicznego zlokalizowanych na terenie miasta. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie sklepów, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie wycofywania z użytku jednorazowych opakowań foliowych, wyrobów szkodliwych dla środowiska. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.racibórz.pl w dziale aktualności oraz pod numerem telefonu 032 755 06 77. Kadra olimpijska seniorów w zapasach w stylu klasycznym przebywa na zgrupowaniu w miejskim klubie zapaśniczym Unia Racibórz. Od kilku lat w Unii organizowane są obozy sportowe. Wcześniej klub gościł zawodników kadry narodowej kadetów i juniorów oraz zapaśników z Algierii, Słowacji i Niemiec. Po raz pierwszy na zgrupowaniu w Unii przebywa kadra olimpijska. Trener Rysiek Wolny, który przejął reprezentację Polski olimpijską,
drużynę, po prostu zna nasze warunki, jakie są, wie, że to wszystko jest bardzo dobrze zawsze, więc zaproponował tutaj zgrupowanie, sztab szkoleniowy Polskiego Związku z chęcią zatwierdził to tutaj, więc teraz mamy po prostu okazję tutaj gościć. Przede wszystkim wpłynie to na, można powiedzieć, podniesie prestiż naszego ośrodka sportowego, ponieważ jeżeli już trenuje kadra olimpijska, to wiemy, że te warunki są dobre. My jako organizatorzy staramy się tutaj też, żeby była taka domowa, rodzinna atmosfera, żeby wszystko było dobrze, wszyscy zadowoleni byli. I myślę, że po prostu od paru lat nasza inwestycja w remonty tego ośrodka, po prostu to są efekty tego, że tu przyjeżdżają coraz lepsi zawodnicy na zgrupowania. 20 najlepszych polskich zapaśników korzysta z siłowni, gabinetu odnowy biologicznej i specjalistycznego sprzętu. Przez najbliższe dni na obiektach Unii będą przygotowywać się do turnieju, który w przyszłym tygodniu odbędzie się na Węgrzech. Dziś trenowali na siłowni. Przede wszystkim jeszcze dzisiaj mamy trochę siły, ale przede wszystkim będzie tutaj praca nad treningiem specjalistycznym. To nad techniką, taktyką i walki, właśnie rozwiązywać taktyczne i techniczne elementy podczas walki. Zawodnicy zostali poddani testom na wytrzymałość. Ustalono, nad czym mają pracować, żeby poprawić wydolność lub moc. Jest tutaj Julian Kwit, który w kategorii do 74 kg ma kwalifikację już wywalczoną, a reszta będzie walczyła w turniejach na przełomie kwietnia i maja. Mamy 3 turnieje, są to Mistrzostwa Europy i są to 2 turnieje kwalifikacyjne. I w tych turniejach, między innymi właśnie to zgrupowanie jest takim początkiem do powiedzmy, i sprawdziana na turnieju na Węgrzech, jest początkiem do tych kwalifikacji. Także ci zawodnicy wiedzą, o co walczą, jest rywalizacja w poszczególnych kategoriach wagowych. Dziś na zlecenie Polskiego Związku Zapaśniczego pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy poddali badaniom najlepszych zapaśników, którzy walczyć będą o kwalifikacje olimpijskie. Realizujemy badania diagnostyczne, które mają ocenić poziom możliwości fizycznych zawodników. Ponieważ są w przygotowaniach zarówno przed Mistrzostwami Europy, jak i przed Igrzyskami Olimpijskimi. Stąd też regularnie 2 razy do roku robimy tego typu badania. Możemy ocenić, jakie są możliwości, a przez to również trener może wprowadzić określone korekty do treningu. Są to testy organizowane na ergometrach ręcznych, specjalne maszyny, gdzie obciążenie sterowane jest komputerowo. Testy są wystandaryzowane, zawsze tak samo realizowane, co pozwala nam porównać wyniki zawodników w różnych okresach czasu, a przez to również ocenić, jakie są ich w danym momencie możliwości. Zawodnicy, którzy najlepiej zaprezentują się podczas turnieju na Węgrzech, wystartują na Mistrzostwach Europy i wezmą udział w kwalifikacjach olimpijskich. Przed igrzyskami na zgrupowaniu panuje pełna mobilizacja. Na spotkanie w sprawie omówienia podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej w ramach projektu pod nazwą Gospodarka Wodno-Ściekowa w Raciborzu prezydent miasta zaprasza właścicieli nieruchomości położonych przy ulicach Górnośląskiej, Miodowej, Porzeczkowej, Ratajskiego, Bocznej i Podmiejskiej. Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 lutego o godzinie 17 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Podmiejskiej 21. Kolejny pożar w naszym mieście. Wczoraj przed godziną 17 zauważono ogień w opuszczonym budynku przy ulicy Opawskiej w Raciborzu. Jeden z lokatorów okolicznych wieżowców telefonicznie zawiadomił Straż Pożarną o zdarzeniu. Zapaleniu uległy deski, którymi pozabijane były okna. To już kolejny pożar tego budynku. Do pierwszego doszło ponad rok temu. Przyczyną było prawdopodobnie podpalenie. Na miejsce zdarzenia przyjechały wczoraj 2 wozy strażackie. Ogień gasiło 6 funkcjonariuszy. Nikt nie ucierpiał. Właściciel budynku do tej pory nie został ustalony. Ja już dziś dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jeszcze na program pod tytułem System Ubezpieczeń Społecznych. Pytania i odpowiedzi. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w kolejnym programie dotyczącym ubezpieczeń społecznych. Dzisiejszy program poświęcony będzie zasadom wypełniania oraz składania dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek.
Płatnicy składek zobowiązani są przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenia do ubezpieczeń, imienne raporty miesięczne oraz deklaracje rozliczeniowe, jak również inne dokumenty, które są niezbędne do prowadzenia kont osób ubezpieczonych oraz płatników składek, jak również korekty tych dokumentów za pośrednictwem teletransmisji danych. Osoby, które zgłaszają poniżej 5 ubezpieczonych, mogą przekazywać te dokumenty w formie dokumentu pisemnego albo w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez ZUS. W formie papierowej, czyli na formularzu dostępnym w każdej jednostce organizacyjnej ZUS-u albo w formie wydruku z aktualnej wersji programu Płatnik, płatnicy składek mają obowiązek składać dokumenty zgłoszeniowe takie jak ZUS-ZPA, ZUS-ZFA, czy też ZUS-ZIPA, czyli zgłoszenie zmiany korekty danych identyfikacyjnych płatnika. Należy tutaj pamiętać, że do dokumentów ZUS-ZPA, ZUS-ZFA oraz do druku zmiany danych identyfikacyjnych, czyli ZUS-ZIPA, należy dołączyć kopię nadania numeru NIP z Urzędu Skarbowego, jak również zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON. Dokumenty składane przez płatnika składek można tutaj podzielić na 3 grupy. Są to dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek, dokumenty zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej, jak również dokumenty rozliczeniowe. Płatnik składek zobowiązany jest do zgłoszenia płatnika składek na druku ZUS-ZFA, to jest zgłoszenie zmiana danych identyfikacyjnych płatnika składek osoby fizycznej lub na druku ZUS-ZPA, czyli zgłoszenie zmiana danych identyfikacyjnych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Te dokumenty należy złożyć w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego, który uzasadniałby objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym pierwszej osoby, bądź od daty powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla ubezpieczonych zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia. Analogiczne zasady stosuje się tutaj dla płatników, którzy są zobowiązani do rozliczania opłacania składek za osoby podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątek od zasady składania dokumentów w terminie 7 dni jest dla twórców i artystów, którzy formularz ZUS-ZFA, czyli zgłoszenie płatnika składek osoby fizycznej, składają w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji Spraw do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej oraz osób zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą, które składają zgłoszenie płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczenia na formularzu ZUS-ZUA, to jest zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego, lub ZUS-ZZA, to jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Do dokumentu ZUS-ZPA, czyli zgłoszenia płatnika składek osoby prawnej, oraz do dokumentu ZUS-ZFA, czyli dokumentu zgłoszenia płatnika osoby fizycznej, należy dołączyć informacje o numerach rachunków bankowych płatnika składek na dokumencie ZUS-ZBA oraz informacje na temat dodatkowych adresów prowadzenia działalności gospodarczej na dokumencie ZUS-ZAA, jeżeli płatnik prowadzi działalność pod innym adresem niż jest to wskazane w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, czyli jest adres inny niż adres jego siedziby. Na podstawie zgłoszenia płatnika składek zakładane jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym konto płatnika składek, na którym rozliczane są składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za wszystkich ubezpieczonych. Podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych, czyli numeru NIP, REGON, PESEL, nazwy skróconej oraz imienia i nazwiska w zgłoszeniu płatnika, a następne konsekwentne podawanie ich we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i płatniczych ma istotne znaczenie w poprawności rozliczania składek na koncie płatnika. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, każdy podmiot będący płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub też ubezpieczenie zdrowotne podlega obowiązku ewidencji na zasadach określonych ustawą i otrzymuje identyfikator NIP.
W zakresie identyfikatorów numerycznych zgłoszenia płatnika składek powinno zawierać: na dokumencie ZUS-ZFA, czyli zgłoszeniu płatnika składek osoby fizycznej, NIP i REGON, a w razie gdy płatnikowi nie nadano jednego z tych numerów, należy podawać numer PESEL. Jeśli natomiast płatnikowi nie nadano ani numeru PESEL, należy wtedy podawać numer dowodu osobistego albo paszportu. W przypadku dokumentu ZUS-ZPA, czyli zgłoszenia płatnika składek osoby prawnej, należy tutaj podawać NIP i REGON, chyba że płatnik posiada tylko jeden z tych identyfikatorów, na przykład w sytuacjach, kiedy płatnikowi nie nadano jeszcze numeru REGON, wtedy należy podawać tylko i wyłącznie numer NIP oraz nazwę skróconą płatnika składek. Należy tutaj pamiętać, że w przypadku osób fizycznych będących płatnikami składek wyłącznie na własne ubezpieczenia, w bloku danych identyfikacyjnych płatnika składek w dokumentach zgłoszeniowych deklaracji rozliczeniowej ZUS-DRA należy podawać numery NIP, REGON, jak również PESEL w celu prawidłowej identyfikacji płatnika jako osoby ubezpieczonej. Ponadto każda osoba, która podlega ubezpieczeniom społecznym czy też ubezpieczeniu zdrowotnemu, musi zostać zgłoszona przez płatnika składek do ubezpieczeń społecznych. W celu zgłoszenia osoby ubezpieczonej do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć druk ZUS-ZUA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w celu zgłoszenia tylko i wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego należy korzystać z formularza druku ZUS-ZZA. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, jak również ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń. Zgłoszenia należy składać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych. Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności z wyłączeniem osób, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniami w terminie wybranym przez siebie. Osoby natomiast, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia społeczne, głównie emerytalne i rentowe, wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami składają w terminie 30 dni od dnia ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych. Natomiast twórcy i artyści dokonują zgłoszenia, tak już wcześniej wspomniałam, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, która ustala datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej bądź też artystycznej. Należy tutaj pamiętać o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny spełniających w tym zakresie warunki określone ustawą z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Członka rodziny ubezpieczonego należy zgłosić na druku ZUS-ZCNA te zgłoszenie członka rodziny w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku uprawnień do tego ubezpieczenia. Każda osoba, która została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, jak również do ubezpieczenia zdrowotnego, powinna zostać wyrejestrowana z tego ubezpieczenia. W celu złożenia wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego wykorzystujemy dokument ZUS-ZWA, czyli wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W terminie 7 dni od daty ten dokument także składamy w terminie 7 dni od daty wyrejestrowania ubezpieczonego. W celu wyrejestrowania płatnika korzystamy z druku ZWPA, czyli wyrejestrowanie płatnika składek, bez względu na to, czy jest to osoba fizyczna, czy jest to osoba prawna, bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystamy tutaj z druku ZUS-ZWPA. Płatnicy składek zobowiązani są do comiesięcznego rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne za wszystkie osoby, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Składany co miesiąc przez płatnika komplet dokumentów rozliczeniowych składa się odpowiednio z deklaracji rozliczeniowej ZUS-DRA i dołączonej do niej imiennych raportów miesięcznych, odpowiednio ZUS-RCA, które służy do rozliczania należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, raport ZUS-RZA, które służy do rozliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz raport ZUS-RSA, służący do rozliczania wypłaconych świadczeń i informowania o przerwach w opłacaniu.